Halo, halo! 2 lipca, kolejny mecz sparingowy Rakowa-Częstochowa. Przed nami dziś w pięknej, malowniczej scenerii miejscowości Wels, niedaleko Linzu. Zagramy z naszym starym, dobrym znajomym z Ligi Konferencji Europy, z eliminacji, a więc ze Slawią Praga. Wicemistrz Czech kontra mistrzowie Polski. W zespole, oczywiście, w zespole Slawii Praga i nie inaczej jest z trenerem Ginrichem Tripisowskim. Uwaga, dośrodkowanie w nasze pole karne. I Vladan Kovacevic bardzo pewnie na przedpolu. Środkowy w tym zespole właśnie trenera Tripisowskiego. Chyba było tu zagranie ręką Van Buren. Obrócił się z piłką, uderzył, ale na szczęście mocno niecelnie. Linia obrony na środkowej strefie, na tej środkowej linii boiska. Coś nam się tutaj zadziało. Mamy przerwę w grze. Nie wiem, czemu tak przerwaliśmy mecz sparingowy. Chyba czerwoną kartkę ma w ręce arbiter. O co chodzi? Czerwona kartka dla Janisa Papanikolaou, ale za co? Uśmiechnięty trener Tripisowski, troszeczkę bardziej chyba zdenerwowany trener Szwarga. No jak Państwo widzą na ekranach swoich laptopów, czy telewizorów, czy telefonów, sędzia po prostu zszedł z boiska i poszedł. To szacun, coś nieprawdopodobnego. Popołudnie na stadionie FC Wels. Urywa się Fabian Piasecki i co? I broni bramkarz Slawii. Ależ dobra, to była okazja dla naszego zespołu. Ondrej Kolar kapitalnie tutaj zatrzymał napastnika Rakowa. No i rzut rożny. Marcin Cebula nie do takiej roli. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Dobrze bita piłka, strzał Piaseckiego i ponownie broni Ondrej Kolar. Zaprocentowała. On teraz dośrodkowuje. Ładnie bita piłka, z problemami piąskuje Ondrej Kolar. Dobrze zastawił się Dominguez. Jesteśmy w polu karnym. Czy uda się to zakończyć? Strzałem! Dominguez tuż nad poprzeczką. Przepraszam, Carlos świetnie tutaj uwolnił się. Ponownie Jean Carlos. Kończymy strzałem, ale niecelny Marcina Cebuli. Rundić, wysoko podłączył się Milan. On też z tej lewej nogi potrafi dobrze dograć piłkę. No i teraz właśnie to uczynił. Świetnie broni bramkarz Slawii. Jeszcze walczymy o oddanie strzału i łapie piłkę Ondrej Kolar. Bardzo czeską drużynę. I znowu pole karne. Czy wpadnie piłka? Tak! Kończymy to bramką. 1-0 dla Rakowa, 52. Minuta spotkania, wstrzelona mocno piłka. A nie, tutaj jakoś ta piłka się odbiła między nogami. Nie wiem, czy to nawet nie jest gol samobójczy. Odbieramy. Berggren. No i znowu ten Ogbu, który też tutaj przeszkadza nam często w wyprowadzaniu ataków. I Van Buren pięknie się obrócił. Ależ to była bramka. Mika Van Burena wyrównuje Slavia w 64. minucie. No i tutaj mogło się to podobać i kibicom Slavii. Myślę, że i my docenimy to bardzo ładne opanowanie piłki i precyzyjny, mocny strzał Mika Van Burena. Holenderski napastnik doprowadza do wyrównania i w 64. minucie mamy remis 1-1. Bardzo ładnie zgasił sobie tę piłkę, obrócił. Miał tu sporo miejsca w polu karnym Mik Van Buren. Ładnie to zrobił bramkostrzelny napastnik Slawii Praga. Bez szans Vladan Kovacevic. No i znów w pole karne Rakowa. Ależ tutaj teraz pokazał się Milan Rundić. No ale tutaj znowu atakuje Slavia. Ależ tutaj pressing i Vladan broni tutaj świetnie, wybija piłkę na rzut rożny. Ależ no sprytnie chciał tutaj minąć rywala Nowak, ale odbiera Slavia i broni Vladan Kovacevic. Sam wśród piłkarzy Rakowa. Papa jako defensywny pomocnik dzisiaj na pół lewym obrońcy radzi sobie bardzo dobrze. Dośrodkowanie i co? I gol! W doliczonym czasie gry Van Buren dostawia głowę i daje prowadzenie Slavii. Szkoda, szkoda, bo naprawdę to był dobry mecz naszego zespołu i myślę, że nie zasłużyliśmy na porażkę z tak wysoko notowanym rywalem.
i koniec spotkania, końcowy gwizdek. No niestety przegrywamy to spotkanie 1-2, ale na pewno nie będziemy się skupiać na wyniku, będziemy skupiać się na dobrej grze naszego zespołu, wyrównany mecz za nami, obfitujący w liczne sytuacje bramkowe, też w nieplanowane, niesamowite historie z pierwszej połowy. Najważniejsze, że udało się to spotkanie dograć w normalnej atmosferze, że tutaj można było przećwiczyć się w starciu z bardzo mocnym rywalem.